Dzień dobry, dawaj Blizmani, Jesus, Dishonored 2. Okej. No to wracamy jakoś do... no punktu wyjścia. Będziemy się wcześniej, tylko bardziej to... Sany? Duch Delaili. Aha. To jesteśmy cwani niż ustawili. Ha! Aż kogoś tutaj zatłuczono. Być obłacanym przez Duke'a. Wow. No, kogoś tutaj zaszlochlono. Nie wiem, tutaj. Muszę sobie na tano. Okej, no, inne wyjście. A, przy okazji, jak widzieliście, powróciły. Och, to co nie ma. Nie chciałbym, żeby powróciło, a mam na myśli tu. O nie. Oczywiście Duke musiał sobie zamówić kilku mechanicznych żołnierzy Jindosha. Dzięki. Ja muszę na tatę, no. No nie! Spierdoliło się! Tu sprawa się zjebało. Zdawałoby się, że żyjemy we rzeczy. Bez zaraz. Nienawidzę mechów. Ludzie. Możliwością jest dziś znaleźć dobrą pomoc domową. Ucieszę się. Całe szczęście. Ludzie. Ukryte przejście. Jakiś cywil. Zaminować twojego bratanka do komitetu sanitarnego. Dobrze. Ludzie zwykle nie zakrywają twarzy, chyba że mają niecne zamiary. Niska, niższa, najniższa. Wynoś się stąd! Zostać w spokoju! Dlaczego tego tak u mnie panikują cywile? Tego ja nie wiem. Natychmiast odejść albo wezmę pomoc! Nie. Co? Nie wiem czego potrzebujesz, ale nie mogę. Ludzie! Nie. Wait a minute. Usadzę to jakieś... Nie, mój innych tak to bardzo ci cywile. Coś tam chyba jest. Nie masz po co uciekać! To jest pan powód! Gdzie on jest do cholery? Nie ma mnie! Ja mam powód do uciekania! Bo nie chcę stwierdzić tej misji! A póki co jeszcze żyjemy. Wychodź, gdziekolwiek jesteś! A mam ładne widoki. Tak, powrót mani. Trzynych żołdaków. Ty oczywiście nasz. To byłby Duke do utłuczenia. A, wait a minute. Czy jestem... tutaj gdzieś? A. O, jeszcze te mechy. Ale tu jest jakiś strażnik i kurde nie załatwię mecha, bo... Nie, mam ciary na mechy. Choć przeżyłem wiele mechów. W dowolnej grze. Aha. Udawaj, że mnie nie ma. Moim zdaniem mogą gnić w pustce. Mam dość zmartwień i bez ich ciągłego narzekania. Wy będziecie mnie przerażać do końca żywota, nie? I cóż.
Widzę tu jakiś prąd, przypływ prądu. A, prywatny ogródek. Co to kurwa było? A. Nie wiem, co tam Duke zastawił, ale... Ach, nie wierzę. Ach, ten Duke jest cwany niż ustawa przewiduje i... Auć. Why? Myśl, człowieku, myśl. Jak dać nie da, że za daleko. Wróciliśmy do tak zwanego punktu wyjścia. Tylko żyje? Szyk. Wydaje mi. No. Czyli jeśli mam dwa i jedno mu dam, wciąż mam jedno. Ale pewnie jest... miło być opłacanym przez Duke'a. A to zasłyszę. A miło jak? No, zatłuczę cię na śmierć, poważnie. A, no mamy znaleźć. Ufa. Nie ma wątpliwości, ktoś tam był. No, myślę, że ty jesteś martwy, no! Odsunąć się, maszyna potrzebuje miejsca! Nie, musiały być te mechy. Żołnierzy, dzień dobrze. A, dzięki, kurwa, magia cięć, dzięki. Okej, jestem. Udało mi się obić jednego gościa, niestety nie było inny. Aha, tajne przejście. Ukryty, który jest podobno bardzo nisko osadzony. Zjedzmy coś, bo... Takie pusto butelki nie wiemy. Kurde, to nie jadnie ani szczury? Nieważne. Ok, tu mamy te przejście znane na naszą duszkę. Zawsze liczyłem, że zwiedzę. Co?! Skąd miałem kurda wiedzieć, że... Ach, jeszcze was tu brakowało, to jasne. Specjalnie dla ciebie. Kurwy, no. Człowieku. Cisza. Cicho. Sza. Mam nadzieję, że... Okej, mamy tajne przejście. Tylko... Gdzie się je... Aktywuje to... Chuja pana. Jak wy to aktywujecie, no? Jak wy to aktywujecie, no? A, jest przycisk. Duke, ty skopany sukinsynu. Zobaczmy, cóż takiego chowa tutaj Duke'a Bell. Aj, się przyda. Okej, mam nadzieję, że... Aha! Co my tu mamy? Czarny, kościsty amulet. A to wiemy, co ma. To chyba prowadzi do skarbca Duke'a, ale potrzebuje jego klucza. No tak. A my musimy go załatwić, przypominam. Okej. Okay. No, ci tu mamy nasze... Drzwi do skarbca oraz... zewnętrzne. Tylko one są po... Aha. Nie ma to jak... Okej, okay, ale odkryliśmy ogólnie tajne przejście. Tak, ach, te mostki! Stójne frajdy. No dobra, dobra. Jak załatwić teraz Duke'a? Okej, okay, mamy już... Wiemy, gdzie są te
kapce. A został nam Duke. No, tylko się albo załatwić Duke'a, albo pójść z innym tropem. Ach, ty cwaniaczek, jesteś u góry, tak? Czyli jak to dla nas z misjami? A! Zlikwiduj Duke'a. Dublera Duke'a i porozmawiam z nim. Aha. Dobre pytanie, gdzie jest sobowtór? Teraz, co jest bliżej u pana Duke'a? Żymy, co tam jest. Okej. Okay. Póki co nie ma was. Sumie mogę wejść, prawda? Wow. Ile luksusów. Dubler, tak? Tak. No właśnie. Zacznijmy od dublera, lepiej go nie zabijemy, a... Ach. Kogo mamy? Sprawdzę. Klucz. Ha, ci dwa, co? Komnaty, dźwigamy. A tu kogo mamy? A, jego dublera? Oh, fuck. Stary. A, go zlikwidować? Nie, co ja robię, kurwa! Dobra, magia cięć. Chyba zlikwidowaliśmy dublera. Okej, jest ten. Żeby z nim porozmawiać. Chcę wam tylko... Właśnie porozmawiajmy z panem. Tak bez ukłonu? Ucałowania mojej dłoni? Pomylił ci się rodzaj odwiedzin. Tajemnicza sprawa. Naświetlmy ją więc. Kim jesteś i czego chcesz? Tak, tylko aby zapytać teraz o swe zbrodnie. Myślę, że jesteś tym duplerem Duke'a. Nie będę się oszukiwać. Jesteś dublerem Duke'a, prawda? Przybywam, żeby się go pozbyć, ale może mi się przydać twoja pomoc. Zechcesz wysłuchać, co mam do powiedzenia? No dobrze, czyli wszystko wiesz, ale jeśli nie przybywasz, by zamordować Duke'a, to czego właściwie chcesz? Bez cienia wątpliwości byłbyś o wiele bardziej adekwatnym Duke'iem od Abel. Gdybym chciał go obalić, nie podrzynając mu gardła, to myślisz, że zdołałbyś go przekonująco zastąpić przed obywatelami? Brawurowy plan i przyznam, że krążył mi już po głowie. Gdyby ludzie uwierzyli, że to ja jestem Luką Abel, a on tylko polityczną kukłą, moglibyśmy go osadzić w domu dla szaleńców. Wystarczyłoby przekonać wszystkich, że dubler w końcu postradał zmysły i uwierzył, że jest Duke'iem. Całymi latami dopracowywałem swoją postać, ale jest jeden haczyk. Potrzebuję jego medalionu. Nawet jeśli będę dość przekonujący, co powinno być proste, jego oficerowie ze straży zażądają medalionu jako dowodu. Luka nigdy się z nim nie rozstaje. No dobrze, to nie powinno długo zająć. Po wszystkim opuszczę miasto, a niedługo potem przyślę z Dunwall instrukcję. Pamiętaj tylko, że będę oczekiwał z twojej strony wzorowej kooperacji i elastyczności. Nadal mamy czas, by odciągnąć Serkonos od krawędzi przepaści. Możemy naprawić wszystko, co zdołał zniszczyć Duke Abel. Jestem za, ale mam zamiar skierować Serkonos w stronę, którą będę uważał za właściwą dla obywateli. Nie chcę robić za pacynkę twojego cesarstwa. Jeśli na to przystajesz, ogłusz jakoś Duke'a i zaciągnij go do jego komnat. Resztę wezmę na siebie. No dobra, nie będziemy go jakoś
obezwaniać. Okej, co za nadal. Komnaty Duke Abel. A jest sama Bel. Yeah. Czy nie musimy? Mamy jeszcze ten klucz. Tak, jeszcze był w sensie klucz. Komnaty, tak? A. Zajrzyjmy. Czy ktoś tam jest? Nie jest nic wart. Od razu można to poznać. Wystarczy spojrzeć na... Okej. Jakiś... Ocean papierkowej roboty. Po co w ogóle być synem takiego ojca, skoro i tak muszę się zacharowywać? Aha. Brudne powietrze. Trash dubler. Tu mamy naszego strażnika, a tu mamy prawdziwego Duke'a. Aż to śmierdzi. Muszę sobie załatwić zapasowy mundur. Okej. Był drwiący. No. Fuck. Nie mam ani wspijajek, ani żądełek. A może wracający... A, oślepia przycisk. Człowiek potrzebuje... Okej. Okay. Jest tam kto? Okej. Okay. Oślepiające był. Zawsze kręciłem się na kole. Właśnie tu poznałem Delilah. O nie. To sam... To chyba już prawdziwy Duke! To też go oślepimy, co? To już jesteś prawdziwy! To już kurwa na pewno wiem! Tym otworzę skarbiec Duke'a. No. No to co, to pan śpi, okej? Okay? Nie będę go jakoś szczególnie go uśmiecał, ale teraz poszło nam dokładniej. Zastanawiać. Chodzi do mignięcia. A! To jest łóżkobel! O fuck! Muszę go położyć. Czy to nie mojego łóżka? No come on! Okej, musimy położyć go spać. Zaśnij już! Idź już spać! Śpij już nadal, no. Nie obudź się! Nie będziesz zdenerwowany, jak położę cię do... łóżeczka. No. Oto Duke Abel. Który zasnął na wieki wieków. Pracz z Duke'iem. Często mówię... No to załatwione. A, może tak zrył Skaczyński? Będę obserwować. Dobra. Połamania nóg. Nie obawiaj się. Od wielu lat naśladuję tego palanta. Okej, no. Kapitan Almeido, stawcie się natychmiast w mych komnatach. Mamy problem. Szybko, schowaj się tam. A, się mam już.
Przeciążystość, nic wam nie jest? Tak, tak, pani kapitan. Proszę aresztować tego klauna. Najwyraźniej za bardzo się przejął swoją rolą. Ale miał wielkie ucho. Biedaczek, tak dobrze mi służył przez te wszystkie lata. Nigdy nie znajdziemy tak. A, teraz to poszło bardziej gładniej. Bierzcie go, pani kapitan. Chyba rozumiem. Wasza książęcość, zajmiemy się tym. Co? To jest skandal. Obedrę was żywcem ze skóry i wrzucę do słonej wody. Gdybyśmy tylko mogli coś dla niego zrobić, to chyba przez te wszystkie lata podszywania się pode mnie. Musiało go to w końcu złamać. Nie! Stać! Jestem Duke'em Zerkonos! Nie macie prawa! Patias Abermeier będzie wiedział, co zrobić z tym nieszczęśliwym. No. No to ja nam się udało. Okej, teraz musimy pójść na dół. O, ekskluzyjna windę. Okej. No dobra, idziemy na sam dół. No, salon gier! No, oczywiście nie taki... Oh fuck. No proszę was. O. Może jednak do góry? Co za dzień? Służ. Dobra, do góry, do góry, do góry. Dobra, winda to nie była najlepszy pomysł. A to tam punkt wyjścia. Oczywiście Duke musiał sobie zamówić kilku mechanicznych żołnierzy Jindosha. No. Widzisz, się zgodzi. Wtedy, no. No, kibel, piękny kibel. Okej, magia 10. Okej, jestem już prawie. No teraz zostaje nam tylko skarbiec naszego Duke'a Sukinsyno. Będę kopetę nazywać. Czyli ex-Duke'a. Ale to już inna. Tak, serdeczne drzwi do tych. Skarbiec Duke'a. A, ale to... Jesteśmy nawet, kurwa. W końcu, Sezamie, otwórz się. Ach, duch tej Aili. To właśnie stworzyła Ashworth, żeby przechować duszę Delaili. Okej. Tak, już czas. Musisz mnie wypuścić z tego martwego naczynia. Tylko wtedy zdołasz pochwycić ducha Delaili. Czasami twój duch pomaga mi przetrwać. Jak mógłbym cię wypuścić? Nie mogę ci więcej dać, ukochany. Pomagałam, wskazując ci drogę. Teraz potrzebuje cię nasza córka. Bywaj w pokoju, cudowna cesarzowo. Słońce nieba mego. Korvo, twe oczy, twe dłonie, twe serce. Ostatnią mą myślą wyznaję cię miłość. No. A więc to tyle. Teraz czas zwrócić duszę Delaili.
wszystkiego. Czyżby serce mojej przyrodniej siostry pozostało jedynie ciało? Ciekawe, czy to w ogóle kiedyś żyło. Okej, okay. Kradzież duszy. No dobra, przy okazji dostaliśmy jeszcze jedno trofeum za ukradzież. Dobra, teraz to... Co mam tutaj zrobić teraz? Jutro mam dostać cygara. Chcesz kupić? No, ale wait. Chyba mam. O co chodzi? Co się tu dzieje? Co się tu dzieje? Gramy dziś wieczorem w kości. Przyłączysz się? A nie! O fuck! Dlaczego ci cywile muszą zawsze... Nie zbliżać się! O nie! O fuck! Magia cięć! Dobra, już jest, trzeba dojść do tego prywatnego portu. No tak, tylko jadę. Tylko tak idę. Skałami. Całymi godzinami mogłabym patrzeć. Dobra, godzinę. Czy na to zatok? Przepraszam pan, ale ja... Nie wiem, skoro nie słuchasz ostrzeżenia, to wzywam pomoc. Mogę ci pomóc. No. Musimy wejść do tego. No, prywatny dok. A. Nie wiem, co tam. Dobra, tytuł. I prawie o zawał przemożliwiłeś, dlatego cię nie przypomnę. Okej. Jesteśmy co do skutków. Okej. To załatwi sprawę. No tak. Rok, tak. Chyba się zbliża, no. Zbliża się, no. Trochę niepotrzebnie muszę... ...bywać, ale... No tak... Przypomnę sobie, że jednak nasz protagonista ma zdolności pływawcze. Właśnie chciałem się... Jakby to powiedzieć... Podwózka. To koniec? Już? Karnaka upadła? Duke odnalazł w swym sercu dobro. Wiele się zmieni. Czyli wracamy na groźną wręgę i bierzemy kurs na Dunwall. Najwyraźniej. Tak. Żeby w jakiś sposób... W skrócie zbliżamy się do końca. ...i przywrócić ją na tron. Gotowe? Jasne! Jasne, że tak! Znikajmy już stąd. No dobrze. Jak chcesz. No okej, tym razem no... Bezkrwawo, ale chyba natarczywość musiała tam wstąpić, ale z drugiej jednak strony, no, nie jest aż tak źle. Będziemy kontynuować. Tak, mamy już prawie 12 godzin na koncie łącznej gry. Tak, czyli wracamy na groźną wręgę. No i... Wracamy do Dunwall! Czyli no... Bądźmy sobie szczerze, no... Prawie, że zbliżamy się, no... Do końca tej serii.
będzie mi trochę smutno. Tak rozpoczął się najgorszy dzień mojego życia. Od zmierzającego do Dunwall Tower człowieka w masce. Teraz wszystko się powtarza. Znów upada cesarzowa. Kończy się kolejna opowieść. Poprzednio prawie zginęło też cesarstwo. Czy tym razem rozegram to lepiej? Delilah wymanewrowała mnie tak, że nawet się nie zorientowałem. Ale zanim zostałem cesarskim obrońcą, byłem Corvo. Zanim chwyciłem miecz, walczyłem patykami i tłuczonym szkłem, tym co było pod ręką. Nie wiem, jaki wielki plan przedsięwzięłaś, Delilah, ale zrobię wszystko, żeby cię powstrzymać. Teraz to znowu ucieknij z pałacu. Naradź się ze swoimi sojusznikami. No dobra. Będziemy już kończyć. A, no tak. Zrobię tak zwanego quick save'a. No i na tym zakończymy naszą przygodę, więc... Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.